przeciwko Legii. Bardzo dobry mecz w Wodzisławiu. Kryszałowicz z Kikutem. Kikut do Kryszałowicza i bramka. Bardzo dobra akcja. 23 minuta. Akcja Kryszałowicz. Kikut przynosi pierwszą bramkę dla Amiki Wronki. I sytuację, ale to Amika strzeliła gola. Popatrzmy raz jeszcze. Bardzo dobre zagranie, wejście tutaj Kikuta, proszę zobaczyć, spojrzał gdzie ma dograć i niefortunna interwencja obrońcy węgierskiego i Pawłowi Kryszałowiczowi zostało nic innego jak dołożyć nogę do pustej bramki, ale tam trzeba się znaleźć, to co mówiliśmy, są to doświadczeni zawodnicy, którzy takie sytuacje potrafią doskonale wykorzystać. Stawialiśmy na Pawła Kryszałowicza, ale nie trzeba być prorokiem, nie trzeba się nawet... ...pierwszej części spotkania w porównaniu z tym, co w tej chwili mamy na murawie. Zobaczymy, jaki będzie przebieg gry, czy będzie podobnie jak w pierwszej części. Już Drobniak, bardzo niebezpiecznie, dobra interwencja Dudki, olbrzymie zamieszanie. No niestety, zakończyło się to bramką dla zawodnik drużyny przeciwnej. Proszę zobaczyć, tutaj kompletnie nikogo nie ma. Trzech zawodników Amiki koło siebie. Dogranie przed bramkę Mielcarza. Tutaj wydawało się, że jest wszystko w porządku, że to niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Leżący na boisku Dudka wybijał tę piłkę. Zrobił to tak nieszczęśliwie, że trafił pod nogi rywala. No i Tokacz nie miał najmniejszych problemów z umieszczeniem piłki w bramce Macieja Mielcarza. No i gramy, proszę Państwa, od początku. Odrobione straty przez drużynę Honvédu Budapeszt pierwszego spotkania. 46. minuta meczu. 1-1 w tej rywalizacji, jeżeli weźmiemy pod uwagę oba mecze. Karne rozpoczyna Amika Wronki. Przed nami seria 5 rzutów karnych. Rozpoczyna kapitan Amiki Wronki Paweł Kryszałowicz. No, panie Pawle, przez cały mecz różnie bywało, ale w tym jednym momencie nie może pan zabić polskich kibiców, kibiców Amiki Wronki, kibiców, którzy przyjechali tyle kilometrów, wierząc w to, że ten rewanż jest formalnością. Tak się nie stało, ale teraz Paweł Kryszałowicz musi pokazać, że w tych trudnych momentach można na niego liczyć. Skupiony orazek. Kryszałowicz 1-0. Bardzo dobrze wyczekał. Przyznaję, że odetchnąłem. Bałem się tego rzutu karnego Kryszałowicza, bo tak jest zazwyczaj, że kiedy dobry zawodnik gra słaby mecz, przychodzą rzuty karne, to wiemy, jak to się kończyło na wielkich imprezach. To znaczy, ja mam odwrotne jakieś doświadczenie. Zawodnik, który bardzo dobrze gra w meczu, najczęściej nie strzela. Ci, co grali troszeczkę słabiej, strzelają. O, jak David Beckham nie strzelił karnego, to wcale nie grał dobrze w tym spotkaniu. Wracamy do rzutów karnych, proszę Państwa. Teraz Wen. Wen i naprzeciwko niego dobrze broniący Maciej Mielcarz. Wen. Mielcarz rozłożył te swoje olbrzymie ręce, no ale przy takim uderzeniu był bez szans. Wybrał drugą stronę, rzucił się w drugą stronę Mielcarz. Zaryzykował, poszedł na całość. Spokojnie Wen wyczekał, zobaczył ruch Mielcarza. 1-1. Jacek Dębiński. Jacek Dębiński również jest etatowym wykonawcą rzutów karnych, to na pewno jego mocna broń. Ja myślę, że tak. Nie wiem, czy będzie zmieniał, ale normalnie uderzał na lewą rękę bramkarza. A więc uważajmy na lewą rękę oraz Jacek Dębiński. No musi być 2-1. Jacek Dębiński, naprzeciwko niego austriacki bramkarz Honvédu Budapeszt. Oraz Maksymilian Oraze, czy Jacek Dębiński? Dębiński! Słupek jest! Jest, jest! Bramka 2-1. Ależ było gorąco. Ale takie uderzenie to jest bardzo precyzyjne. No rzeczywiście szczęście troszeczkę pomogło. Może to jest to właśnie, co nie wszedł strzał Kikuta. Teraz właśnie cieszmy się, że ta piłka znalazła drogę do bramki. Miklos Herczek i Maciej Mielcarz. 2-1 Amika prowadzi w serii rzutów karnych. Herczek, bardzo króciutki rozbieg. Herczek, Mielcarz w drugą stronę. Teraz zaryzykował, znowu Mielcarz w drugą stronę i po raz kolejny się pomylił. 2-2. Biegnie Zbigniew Grzybowski, no w Zagłębiu Lubin. Również on wykonywał rzuty karne. Coś bez wiary. Nie, nie, Zbyszek też uderzał. Dobrze był pewnym egzekutorem. Myślę, że uderza też bardzo mocno piłkę. Zbigniew Grzybowski pojawił się na boisku w drugiej części. Dogrywki Grzybowski 3-2 dla Amiki. Państwo tego nie widzą, ale działacze, opiekunowie zespołu z Wronek, wszyscy trzymają się za ręce, spleceni w uścisku, podobnie jak piłkarze na środku boiska, obok wszyscy przy ławce rezerwowych. No wszyscy ściskamy mocno kciuki, 3-2 prowadzi Amika, dobiega końca trzecia seria rzutów karnych. Christian Wadoci
I Mielcarz, no może teraz Mielcarz, nie, nie, za szybko chyba Maciej Mielcarz wybiera róg, powinien chyba troszeczkę poczekać. Bramkarz musi zabierać róg, jak chce obronić rzut karny, bo jak widzimy te rzuty karne są precyzyjnie egzekwowane, dlatego gdy się troszeczkę spóźni, to nie ma szans. Widzieliśmy, jak Wadoci podszedł do Orazę, coś mu powiedział przed kolejnym rzutem karnym Marcina Burcharda, 3-3, Marcin Burchard. Chwila skupienia. Burchard jest 4-3. Tu widzieliśmy, że mimo że bramkarz wiedział prawdopodobnie, gdzie uderza, Marcin uderzył piłkę bardzo mocno i bardzo dokładnie, to bramkarz austriacki nie ma żadnych szans. Czy uważa pan, że przed tym spotkaniem Maciej Skorża trenował ze swoim zespołem jedenastki? Zawsze się to robi w formie treningu albo nawet w formie zabawowej, ale przed meczami pucharowymi, tam gdzie może się taka sytuacja zdarzyć, rzuty karne muszą być trenowane. Tokacz, strzelec jedynej bramki w tym spotkaniu. Tokacz pod poprzeczkę bezbłędnie. 4-4. No, kto się pierwszy pomyli? Miejmy nadzieję, że nie będzie to Dariusz Dudka. Chwaliliśmy go. Naprawdę dobry mecz w defensywie, ale czy strzeli bramkę z rzutu karnego? 4-4, a więc seria kończąca, czwarta, piąta seria rozpoczęta, Dudka, 5-4, no i może teraz, może zakończymy te nerwowe rzuty karne, bo to rzeczywiście spore przeżycie, nie tak to miało wyglądać. Jovan Drobniak, postrach, Amiki Wronki. Państwo nie mieli okazji oglądać węgierskich gazet, ale wszystkie artykuły na temat tego spotkania rozpoczynały się właśnie od tego zawodnika, od tego, że Serb Jovan Drobniak zagra w spotkaniu za Miką. Krok jest! Mielcarz broni! Jesteśmy w pierwszej rundzie, ale zlekceważył go Drobniak i został ukarany. Brawo, 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 Mielcarz! Poszedł krok do przodu, potem natychmiast krok w bok, obronił to uderzenie. Drobniak niestety nie będzie bohaterem dzisiaj Budapesztu. Budapeszt będzie smutny, a olbrzymia radość we Wronkach. Uff, ależ my tutaj przeżyliśmy niepotrzebne emocje, trenerze. No niepotrzebnie, można było rozstrzygnąć tę rywalizację albo w pierwszym spotkaniu, albo tutaj, a tak naprawdę spójrzmy jeszcze raz, Mielcarz, wspaniale, prawa ręka uniesiona do góry, teraz już w geście triumfu, a wcześniej broniąc ten rzut karny. Na pewno tak, ale cieszmy się, że właśnie się tak skończyło, ostatni rzut karny. No to co powiedziałem, Maciek wybierał i wybrał we właściwym momencie odpowiednio. W sumie myślę, że zasłużony awans Amiki, ale tak jak mówiłeś, ten mecz powinien się rozstrzygnąć już we Wronkach, a dzisiaj Amika powinna udowodnić, że zasłużuje na to, że jest zespołem lepszym i powinna troszeczkę z większą wiarą zagrać. Proszę Państwa, pucharowa przygoda na antenie telewizji TVN trwa i na szczęście trwa z udziałem również zespołu z Wronek. Mamy nadzieję, że do tej trójki dołączy Lech Poznań. Olbrzymie emocje w Budapeszcie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Stefan Majewski i Tomasz Brzeziński. Paweł Kryszałowicz. Prawą stroną ucieka tutaj Jacek Dębiński. On właśnie dochodzi do piłki. Zdecydował się na oddanie strzału. Piłka odbita przez Romanowca i Gregorek zdobywa bramkę dla Amiki, a więc w końcu ten kontratak przyniósł jakiś efekt. Piłkarze Amiki prowadzą 1-0. W meczu z Konwedem Kiszpestem Budapesz udało się w tej chwili. Wtedy zdobył prawidłowo bramkę, nie uznał jej arbiter spotkania. Bardzo dobry strzał w lewą stronę bramki Romanowca, oddany przez Jacka Dębińskiego, odbita. A więc minuta do końca pierwszej części spotkania. Remigiusz Sobociński do Jacka Dębińskiego, może teraz Jacek Dębiński, bramka! Jakże wspaniała sytuacja, piłka w koncentracji przeciwnikowi. Tu mieliśmy chyba rykoszet, odbiła tak, się piłka. Nie odbiła się jeszcze piłka od któregoś z obrońców i praktycznie wpadła w sam środek zaskoczonego bramkarza. A więc Amika Wronki coraz bliżej historycznego awansu do fazy grupowej Pucharu UEFA. Wściekły Denis Romanovs. Dzieci w ataku, niebezpiecznie, Arveladze, strzał i niestety gol. Gol zdobyty przez Petera Löwenkransa.
szkoda. Taki dobry początek, że ściągał obrońców w środku pola karnego, także Dado Brso. Spójrzmy raz jeszcze na powtórkę. Widzimy troszeczkę przypadkowa bramka, niemniej jednak prawa strona, o właśnie, Paweł Skrzypek nie potrafił wybić, piłka się odbiła i tutaj prawa strona nie była całkowicie zabezpieczona. A w tej chwili będzie trudno. Myślę, że Andrzeży cofną się, będą próbowali. Myślę, że ten ma pretensje do wykończenia. Tutaj akcje są dobrze. Brso, Nowo i 2-0. A więc dobrze grający zespół i dobrze prowadzący zmiany trener. Cofanie, proszę popatrzeć. Do boku, do środku, wycofanie do tyłu z pierwszej piłki. Myślę, że tutaj szczególnie środek obrony, środek pola powinien być bardziej zagęszczony, nie powinien zawodnik. Chyba zbyt duże odstępy między formacjami, bo widać było, że obrońcy byli ustawieni, ale ta piłka odegrana do tyłu. Kłopoty, dlatego słuszna decyzja nie próbowania złapania, tylko piąskowania. Brso wycofał przed pole karne i trzecia bramka. Po prostu podśpiewują sobie i mówią gospodarzom, ile z nimi wygrają, ile wygrają z mało znanym klubem z Polski. No i niestety te przechwałki nie okazały się czcze. 70. minuta spotkania Glasgow Rangers. Patrzmy raz jeszcze, ciągnięty był Szota Arweładze za rękę przez Bieniuka. No i sam poszkodowany. 74. minuta meczu. Arkadiusz Malasz. Czy tym razem się uda? Malasz! Perfekcyjnie wykonany rzut karny przez Szotę Arweładze. Potem w Trabzonsporze i Ajaxie Amsterdam wpisuje się jako czwarty zawodnik Glasgow Rangers tego wieczoru na listę strzelców. Chris Bird. Andrews ruszył w pole karne. Berg. I niestety Thompson, u którego uczył się futbolu grając w Aberdeen. Kolejna zmiana zakończona zdobytą bramką. Tutaj widzieliśmy zawodnicy, co myśleli, że piłka już wyjdzie. Zdecydowane wejście na piłkę zawodnika, który wykonywał rzut rożny, zgranie do środka. Który pokieruje grą zespołu Wronieckiego. Więcej gry szuka i zobaczymy, czy odnajdzie tę grę. Na razie jego koledzy fantastycznie zaatakowali. Dębiński w środku. Dobre podanie, Dębiński. Gol! Jest 1-0. Że można ją pokazywać młodym adeptom futbolu. Dudka do Kryszałowicza. Kryszałowicz, co widzimy teraz, znakomicie odnalazł w polu karnym Dębińskiego. To, co nie udało się nieco wcześniej, gdy Kryszałowicz miał i Dębińskiego, i Kikuta wbiegających w pole karne, udało się teraz. Skrzypek. Bieniuk, błąd. Malasz chciał wychodzić, cofnął się jednak do bramki. Idzie czwórka graczy, dobre podanie i niestety bramka. Raz jeszcze Bieniuk. Niewygodna piłka od Bartczaka, błąd gracza Miki Bronki. I tu nie upilnowano najlepszego strzelca austriackiej ligi w poprzednim sezonie, Rolanda Kolmana. W sytuacjach popis Rolanda Kolmana. Kolman kontra Malasz. Przed dwoma tygodniami z Rangersami nie udało się, Arweładze go pokonał. Malasz! Niestety, tym razem również bramki. Po 16 minutach gra Ceraka prowadzi w drugiej połowie meczu Puchar UEFA za Migą Wronki 2-1. Ci do przodu Gregorajki Kryszałowicz. I to powoduje tego rodzaju dziury w obronie. Czy będzie 3-0? Holman! Oczywiście nie ma 3-0, jest 3-1, bo Amika... Popatrzmy raz jeszcze. Mówiłem, że z tego muszą być gole. Amika prowadziła bardzo otwartą, ryzykowną grę. Chciała koniecznie wyrównać. No i taka właśnie kontra przyniosła trzeciego gola drużynie Graceraka. No i hat-trick.
Merding, który z nich? Fantastycznie. I bardzo dobry strzał, i bardzo dobra interwencja Malarza. Ponownie Malarz, nie? Niestety, prowadzenie 1-0. Bardzo szybko zdobyty gol. Van Halen. Atakować. Popatrzmy raz, jeszcze chyba chwila dekoncentracji, bo tym wspaniałym strzale Pereza, interwencji Malarza, niepilnowany Decler i niepilnowany także Van Halen. Van Halen był praktycznie sam w polu karnym. Trzeciego meczu przegrywają AZ Alkmaar 0-1. Holendrzy przy piłce, Perez i 2-0. Wspaniałe podanie Pereza, Duńczyk dośrodkował tak jak należy. No i cieszą się. Jest ta 7. minuta gry. Popatrzmy raz jeszcze. Wyjście poza linię obrońców Amiki Wronki. Nie było mowy o pozycji spalonej. Perez bardzo, bardzo dobrą piłkę zagrał. Właśnie Maciek był tutaj bez szans. Znowu zabrakło ukrycia. Merding słynął z dużej ilości asyst. Teraz kolejna okazja. Czy będzie 3-0? Niestety jest 3-0. Zresztą obejrzeliśmy powtórkę. Justin Sijsehens, reprezentant Belgii. Najpierw gwiazda belgijskiej młodzieżówki. Teraz talent jego rozwija się w bardzo harmonijny sposób. Poszedł grać do pierwszej reprezentacji. Tu po raz drugi widzimy, że udział w golu miał Van Halen. Tak, Van Halen jest bardzo aktywny w początku meczu. Ponownie Maciek bez szans. Popatrzmy raz jeszcze. Tak, był ruch nogą, było... Tak, był karny. Był zahaczany, tak, w prawo. Jego gola, tego piłkarza w rozgrywkach grupowych Pucharu UEFA. 58. minuta. Brawo, jest bramka. I to, co się może podobać, jest żywa reakcja zawodników. Czy złapali wiatr w żagle? Czy była to tylko chwilowa słabość drużyny Alkmaaru? Jest 7, szliśmy bramkę. Jean-Pascal Mignot. Może strzelać również na Schwer. No i niestety. Poślizgnął się bramkarz Amiki, Arkadiusz Malarz i Mignot już w pierwszej... Wszystko poślizgnął się trochę. Popatrzmy raz jeszcze. Tak, nogi uciekły do boku i mamy już 1-0 w pierwszej minucie meczu. No, nie ciekawa sytuacja dla zespołu Amiki. Być może liczył na to, że jeden z kolegów ustawionych w murze odbije piłkę, liczył na rykoszet. Popatrzmy raz jeszcze ruch Bartczaka nogą do... Bardzo dobrze idzie środkiem Szeru. Pieroni i 2-0. 5. minuta spotkania. Luigi Pieroni w drugim meczu z rzędu. Ja bym skakał do góry na miejscu. Ja bym skakał do góry z radości, gdyby moi piłkarze zdobyli taką bramkę, ale Giroud wiele widział w swoim piłkarskim życiu. Trochę się otrząsnęli. Otrząsnęli się po tych 7 minutach. I mamy bramkę. Jest bramka. Paweł Gryszałowicz przedłuży uderzenie głową Bieniuka. No i niezadowolenie publiczności. Za to cieszy się mała grupka kibiców z Wronek. Popatrzmy. Tak, bardzo dobrze. Gryszałowicz. Tak, wygrał. Bieniuk wygrał głowę z Bolfem. Gryszałowicz zmienił kierunek lotu piłki i mamy 2-1. W 17 minucie kontaktowy gol. Trzeci. I Akale, pole karne, Malarz, niestety. Kolejny gol Luigi Pieroniego. Wydaje Kadiusza Malarza zdobywa 3. bramkę dla Auxerre. Tak, ale mają tu powtórkę właśnie. Źle piłkę wybił Bieniuk i ta piłka została mu pod nogą. No i napastnik Pieroni skorzystał z okazji. Myślę, że tutaj Malarz również troszeczkę wyszedł za daleko z bramki, poszedł na krótki słupek, nie zdążył. Obrońca Auxerre teraz refleksem opisał się grecki sędzia, bo mogło być o wiele gorzej. Kolejna groźna akcja, Pieroni i 4-1. Hat-trick, klasyczny hat-trick Luigi Pieroniego. Z Wybrzeża Kości Słoniowej Kalu i Akale wymieniają się pozycjami. Tak, naprawdę wspaniałe dogranie i jak tutaj widzieliśmy w polu karnym, jak zgubił obrońcę
obrońcy Amiki Wronki. Ale źle ustawieni środkowi obrońcy Amiki, bowiem dwóch ich było w polu karnym. Pieroni jeden, a jednak piłka przeleciała nad ich głowami. Pieroni znów wspaniała koordynacja. Uderzenie z wielkim wyczucia. Baden-Bosch. No i Marcin Burkhardt przed poważną próbą. Lassuer i gol. Tu ciężko byłoby obronić bramkarzowi, który od pierwszej minuty gra w bramce. Kucharze UEFA przeciwko Amice Wronki. 5-1. Lassuer zachował spokój, poczekał na wbiegającego, Kalu. Dograł mu takie, jak to się mówi, masło i on nie pozostał nic innego, jak umieścić piłkę w siatce. Kolejny kontratak, gdzie sędzia moim zdaniem popełnił błąd, ponieważ